Bonjour Państwa, Filip Abraham, restauracja Petit Paris w Sopot. Witam na czas na gęsina. Pierwszy przepis, który robimy dzisiaj, pasztet wątróbki gęsi na palone masło. Do tego, co jest nam potrzebne, wątróbki oczywiście, czosnek, cebula, jabłko i oczywiście masło. Bardzo prosto przepis, będziemy robić wszystko na bieżąco. Więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą robimy, spalone masło. Po polsku mówimy spalone masło, a tak na pewno to jest, wyszło od francuska kuchnia i to jest masło, po francusku mówimy beurre noisette. Beurre noisette to jest masło orzechowe. Z tym nie ma żaden orzechy, ale chodzi o to, że jak to masło idzie w temperatura, biorę brązowy kolor i wtedy to masło ma smak orzechy. Więc wkładaliśmy masło w garnku i czekamy, pokażę Was Państwu, na jakim etapie trzeba kończyć, bo jeżeli idziemy za wysoka temperatura, będzie spalone, więc topujemy, jak będzie gotowy. On powoli rozpuszcza i idziemy. Więc pierwsza etapa jest w trakcie, robimy palone masło. Oczywiście będziemy dzisiaj wszystko gotować na tłuszcze gęś. Włączymy patelnia dosyć mocno i lecimy. OK. Czak. Robione. OK. Trochę tłuszcz gęsi tutaj w patelni. OK. I będziemy smażyć nasze wątróbki. Wczoraj dałem troszeczkę sól, dałem troszeczkę czosnek i tymianek, żeby zaczynał pracować. Jak widzicie, musi być dosyć bardzo gorąco, bo my chcemy tylko zamknąć wątróbki, żeby ten smak się koncentrował. Więc idziemy i bardzo mocno smażymy. W ten sposób. Musicie uważać, bo wątróbki lubi strzelać. Mam nadzieję, że dzisiaj będą grzeczne z Wami. OK. Dodam trochę tłuszczu jeszcze, delikatnie. O, w ten sposób. W międzyczasie możemy przygotować cebula. Czosnek już mam ubrany, cebula również, więc... O. Czosnek po prostu paski, w ten sposób. OK. Trochę cebula. Na takiej ilości jeden cebula będzie wystarczy. Idziemy pasek. To samo. Zawsze patrzę na nóż, bo jak nie patrzysz na nóż, możecie kroić palec. Uważajcie. OK. O, masło zaczyna pracować. I pokażę. Powinno być piana do góry, więc OK. Wątróbki są smażymy. Mocno, ładny kolor, karamelizują się. W ten sposób. Wszystko idzie jak trzeba. OK. Widzicie, masło już, on się rozpisze, że zaczyna gotować. To jest ten pierwsza piana. A potem piana będzie się jechać do góry, a jak piana spadnie, to znaczy, że już jest orzechy i trzeba już kończyć, bo jak puścimy dalej temperatura, to nie będziesz mieli masło orzechowe, tylko kompletnie spalone, czarne i to nie jest, co chcemy, to będzie niesmaczne. Do tego jabłka. Jabłka idziemy całości, w sensie ze skóry, bo potem będziemy wszystko piekać razem. I miksować, aż mieliśmy taki gładki pasta. OK, więc tak. Cebula, czosnek, jabłko. Nasze wątróbki już są dobrze. Oni są rare, tak na pewno, nie? W sensie tylko lewo, prawo, nic więcej. Wracam szybko do swoje masło. Widzicie, na dole zaczyna robić brązowe. I mamy tępiana. I o to mi chodzi. I jak widzicie, na dole zaczyna robić brązowe. Tam orzechy kolor. O, i już piana prawie nie ma. Czekam jeszcze chwilę, na dole jest. I już trzeba kończyć, to jest ten moment. Więc zawsze robię tego, jak widzieliście tutaj.
ten cały orzechowy smak jest tu. Więc tu zostajemy. Tutaj te małe, które mamy od smażenia, też zostajemy, bo będziemy rzucać do naszej pasztet. Wrócimy do pierwotnego etapu, więc jabłko też w ten sposób kroimy w paski. Ok, i rzucimy wszystko do tej patelni. Wszystko razem. Ok. Idziemy temperatura teraz trochę w dół. Ok. Doskonale. Wiesz, że jestem Francuz, więc ja kuchnia bez masła to nie może być. Dodajemy trochę masło. Dziękuję temu masłu, to wszystko będzie gładki i smaczne. Ok. Trochę sól. Proszę bardzo. Trochę pieprz. Rewelacja. Musi być polski akcent, więc lekko majeranek. Tak. Super. I widzicie, jak smażyliśmy wątróbki, smażyliśmy tak mocno, że wszystkie smak się koncentrowało na wątróbki i też zostało trochę w patelni. Jak tutaj widzicie. Dlatego dajemy trochę masło, a na sam koniec będziemy rzucać ciut woda, żeby zabrać wszystkie smaki z tej patelnia. Wszystko się skoncentrowało z jedną genę. O, wszystko idzie idealne. Ok, niech się zmarzy spokojnie. Zaraz wracam. Teraz szantamy trochę. Okay, tu już niepotrzebne. Ok, prawie gotowe, bo jabłko i cebula również nie muszą być super miękkie, bo chodzi o to, że teraz włączymy wszystko jeden blacha, idziesz do piekarniku, a tam wszystko będzie się razem komponować. Ok. Ok, prawie jest gotowe. Rzucam również tu. Widzicie Państwo, wszystko jest razem. A tu mamy pełne smaki. Na tym etapie musimy płyn dodawać. Ja daję lekko woda, ale jak macie chęć na jakiś koniak, armaniak, porto, alkohol, jak najbardziej. Więc dodam tylko lekko woda i widzicie, wszystkie smaki, które mamy w patelni. O, tam woda zmieni kolor, więc jeszcze trochę w ten sposób. I tu ogarniemy w ogóle wszystkie suc, po francusku mówimy, więc wszystkie te smaki, które zostały w patelni, dołączymy do naszej wątróbki. O, jest piękne. I teraz tak, mieszamy wszystko ładne. Jak widzicie, te wątróbki są rare, w ogóle oni są surowe, tak? Byli tylko mocno smażone, więc teraz rzucimy do piekarniku 180 stopni, około 15 minut, żeby wszystkie te wątróbki, jabłko, cebula brali jedną teksturę. Więc mówiłem, 180 stopni, około 15 minut. I już leci. Wiadomo, nie będziemy czekać 15 minut, więc dzisiaj rano już przygotowałem pierwsza porcja. I po 15 minut tak to wygląda wszystkiego. Więc widzicie, wszystko ładne, jabłko jest mięciutkie, cebula również, więc na tym etapie, pamiętacie, mieliśmy ten beurre noisette, robiliśmy, więc wszystko co zostało, wrócę do pasztetu, bo tu jest ten smak orzechowy. O, już jest. I teraz tak, jak tak to jest, to czas robić, miksować. Jeżeli
został tymianek, to pamiętacie, wyciągać, bo to po prostu ten tymianek jest tak twardy, że nie da się to miksować. Teraz miksujemy. Zwykły mikser jest wystarczający i lecimy. Będziemy tak miksować, żeby była gładka konsystencja. W ten sposób. Ok. Pamiętacie, zabrać wszystko, co jest w blachu, bo tam mamy smaki. Nie możemy nic zostawić. Mikser zamykamy i lecimy. Musimy tak miksować, żeby był bardzo, bardzo gładki konsystencja. Po prostu jak pasta taka. Sprawdzimy jeszcze trochę. Perfekt. Jak widzicie, nie dodaję żaden śmietana, nic dodatkowo, bo chcemy pure smak wątróbki, cebula, jabłko daje słodkość, majeranek wykresza smaki, trochę masło i jest nam wystarczy. Ok, konsystencja jest idealna. Więc jak widzicie, konsystencja po prostu jest mega gładka. To teraz tylko sprawdzisz, czy jest przyprawiony jak trzeba. Idealne. Kończymy. Jak ja robię ten pasztet, to ja zawsze robię go w słoiki i po to daję masło sparone, bo potem jak mam pasztet zrobiony, mogę robić 2-3 kilo, robię kilka słoiki, kładam to do lodówka, pasteryzuję, jak mam chęć na pasztet, otwieram i jest gotowe. Więc teraz tak, będziemy kładać do słoiki w ten sposób. Ok. Jest wystarczający. Na ten moment to po prostu musimy tak robić, że nie zostało żaden powierzchni z tym pasztety, bo jak będziemy robić pasteryzacja, że wszystko było gładko. Więc w ten sposób jest zrobione. Ok. I wrócimy z nasze masło palone. I po prostu masło palone nalejemy i będziemy kładać to do lodówki. I dziękuję temu masłu, to będzie ochrona na nasz pasztet i oprócz tego wiadomo, że nam daje smaki. Jak widzicie, jak ma piękny kolor i to jest ten zapach orzechy. Więc masło spalone to nie jest do końca spalone, tylko jest wykreślone smaki. Mieszam wszystko, żeby była jednakowa konsystencja i po prostu doleję masło spalone. Dziękuję ten tłuszcz, ten masło, to chroni nam pasztet. I wtedy on mogę leżeć w lodówki bez problemu. Pokrewki zamykam mocno, jest. Potem pasteryzacja. 10-15 minut na 100 stopni, pełno para i pasteryzacja jest zrobiona. Was pokażę końcowy efekt. Bo też brałem przy sobie. Wiadomo, do pasztet nie ma dobrego pasztetu bez dobrego chleba. I teraz tak, nasz pasztet my robimy na co dzień w restauracji, jest dostępny. Widzicie, sznurek bardzo prosto, papier do piekarniku, każdy to ma w domu, to jest bardzo łatwo. I otwieramy. O, i widzicie, po noc w lodówce. Masło się robi twarde i jest skronione. Teraz trzeba tylko nóż dobry. Wyciągamy. Widzicie, tam konsystencja po prostu jest mega kremowa. I o to nam chodziło.
trochę do chleba, smarujemy. Bardzo proszę. Jak kogo lubi bardziej ostry, trochę pieprz. Do tego najlepsze są korniszony. Korniszony, dobre kieliszek wino i to jest raj. Pierwsza receptura kończona. Dajcie mi kilka minut, przygotuję wszystkiego i wracamy na drugi przepis. Do zobaczenia. Rewelacja.